Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Bloodborne Labirynt. Chyba ostatnia warstwa tam przed nami na dole, ale... Kurde. Czy na pewno wszystko tam zrobiłem? Walić to, nawet jeżeli tam zostawiłem coś. A jakby się okazało, że tam jest przedmiot, którego potrzebuję, żeby na ołtarzyku u siebie móc z runa wrzucać do broni, to ale... No, nie, to nie jest możliwe. Tak już to będzie nagroda za, na samym jużkim końcu, jeżeli już. Ale widzicie, jaki jestem obmyty w krwi? Dobra, to nieważne, bo tutaj mamy nadzorcę dawnych władców. No nieźle. Nie lubię tego typu przeciwników. Dobra, będzie ział czy co? Lawą do tego. I robił to bardzo powoli, okej. To będzie jego pięta Achillesowa. Świetna muzyka. Serio. Nie, serio, myślałem, że będzie się poruszał z gracją kota, a on tak... Ledwo co? Dobra, chyba, że podejdę tutaj bliżej. I okaże się, że w atakach jest szybki. No niezbytnio. Ale teraz trochę przyspieszył. Zauważalnie. No ale dobra, pora go uderzyć chyba wreszcie, prawda? Coś tak delikatnie. Dobra, damy sobie radę chyba. Ja chcę, żeby się zżygał lawą na ziemię tutaj zaraz. O kurde! Dobrze, że ten ogień nie poleciał do przodu. Oj, trzeba mieć to na uwadze. Że równie dobrze może nagle zacząć i ziać tym ogniem. Nie, ale póki co bardzo wcześnie daje znać, że ma zamiar zaatakować. I też po ciosie długi przestój. No nie wiem, czy ryzykować wprowadzenie najmocniejszego ataku teraz. Wolałbym, żeby zżygał się lawą. Ja jeszcze mało zabiera do tego. Nie, dobra. Spoko. Ja, no kurde! Ale się przewrócił. To zawsze coś. Uuuuhu, obszarowy też ma. Dobra, chyba się wnerwił. Czy druga faza walki nie wskoczyła trochę zbyt wcześnie? Chyba mam ryk bestii. Mam latarnię. Mam notatnik, mam antidotum. Kurde, no koktajl Mołotowa raczej tak by tutaj nic nie wskurał pewnie. Oj. Teraz takie coś. Ale dalej w krótkich kombinacjach tylko. O kurde, jednak trafił. Ale nie ugryzł. Więc część jeszcze odzyskam. Tylko część. Cholera, nie wiem, leczyć się, nie leczyć, leczyć, nie leczyć. No, uszczerbek mały. Uuu, kurde! No i takich szarż od samego początku oczekiwałem. Dobra, najmocniejszy. No i świetnie, czy mogę tutaj finishera zrobić jakoś? Nie, no to jeszcze raz, najmocniejszy. Bo co z tego, że on mnie trafił, jak ja i tak odzyskałem sobie dużo. Oj, nie! Nie, program nie szarża. No nie mogę się schować, kurde! Bo jestem w kącie! Nie! Macie po prostu, kurde, proszę, nie! Nie na samym końcu. No! No to był hardcore. Dobra, to trzeba skończyć. Bo to trwało zbyt długo i zbyt wiele nerwów mnie kosztowało. Ej, ale drugi kielich już. Czyli to nie są aż tak bardzo rzadkie przedmioty w sumie. Dobra, jest lampa. No właśnie, teraz przeczytajmy. Tak, lampa. Myślałem, że nazwana tutaj inaczej. Nie, ale co, rozumiem, że to był boss ostateczny tego lochu. No bo jedyne przejście dalej to to, którym przyszedłem. No dobra. No to z powrotem do snu tropiciela. Mam nadzieję, że to jest odhaczone na liście mojej. No bo zazwyczaj na końcu to ta lampa momentalnie przenosiła do snu tropiciela. Tam jest balkon. Czemu tam nie byłem? Kurde, no nie. Dobra, momencik. Pozwólcie, że szybko przelecę. Trochę autentycznie szybko, wiecie o co chodzi.
Nie? Serio, chyba już wszystko tutaj autentycznie sprawdziłem. Delikatna przebieżka była. Co prawda nie sprawdzałem każdego zakamarku. No bo to ostatni odcinek nagrywany w tej dzisiejszej sesji nagraniowej dla mnie. Więc każda minuta jest cenna. Więc, ale poleciałem zobaczyć, czy czegoś tutaj w najbliższej okolicy nie ominąłem, żeby tam się dostać na ten balkon. No dobra, wracamy. I zobaczymy, czy teraz inne kielichów, inne lochy można zrobić. Pewnie tak. Tylko czy gdzieś tam na końcu będzie przedmiot do ołtarza? No bo zazwyczaj w grach jest tak, że najpierw zdobywasz możliwość zrobienia czegoś, a później dopiero rzeczy do tego czegoś. Czyli akurat w tym konkretnym przypadku najpierw możesz wkładać runa, bo masz, powiedzmy, dostajesz swoje pierwsze, nie wiesz co jest zgrane, na przykład, o, dostajesz, nie wiem co dostałem jako pierwsze, bestie chyba, albo księżyc. No coś z tych rzeczy. Powiedzmy, dobra, dostajesz następcę. Mówisz, kurde, ale fajnie, nie wiem co to jest, zaraz pewnie powinienem dostać możliwość wrzucenia tego do broni albo do postaci, bo w sumie nawet jeszcze nie wiem, co się z tym robi tak właściwie. A tutaj bam, patrzcie, ja tego już uzbierałem, więc to musi być to. To powinno być to. Ale okej, ten się świeci, to znaczy, że chyba jest zrobiony. Albo właśnie go użyłem? Nie, no dobra, zobaczmy. Mamy tutaj prowizoryczny ołtarz. Nie mam tego kielicha. Komnata pieczęci. Pierwsza warstwa serce. Druga warstwa serce. Trzecia serce. Od razu. Ale lista jeszcze mogłaby się zapełnić w sumie. Glif kielicha. Jaka jest? Co to jest? Przeprowadzający. Aha, czyli jednak faktycznie może komuś lochy się robią po prostu randomowo i można później zagrać sobie w czyjś loch. Ale dobra, mamy też drugi ołtarz. Mogę poszukać lochu, szukać po glifie. Ej, moment, stop, stop, stop. Czy mi się wczytał po prostu loch jakiegoś gościa teraz? Glif kielicha i to może być czyjaś ksywka. KJS Winch na przykład, albo Wince B. No. Kurde, o co tu chodzi? Ale dobra, spróbujmy na drugim zrobić drugi kielich, bo niby czemu nie? Rytuał kielicha. A właśnie, stop, kielich korzenia się świeci. Ale w ogóle nie mam tyle rytualnej krwi. Jak to? Przecież podniosłem tego od cholery. Jak to nie mam? No przecież mam. Aha, dwójka, a ja potrzebuję jedynki. No to super. Mam zbyt dobre przedmioty. No. Ale stop. Znajdź dostępny loch kielicha. Rytuał kielicha. No kurde. Ale to mogę zrobić. To już na wyższy level, głębokość 2. A, czyli to pewnie oznacza poziom trudności, ale zresztą, o właśnie. Głębokość labiryntu odblokowanego przez rytuał kielicha. Im wyższa liczba, tym głębszy labirynt. Czyli im głębiej, tym gorzej. Obszar labiryntu odblokowany przez rytuał kielicha. Cechy każdego obszaru są różne. No, imię postaci, dobra, spoko. No kurde, ale jak nie mam tej jednej. To kupię ją. Chyba, że stać mi będzie na level. Mamy jakieś tętnienia do użycia później, no mamy trochę wiedzy szaleńca. Już ile będzie? 47. To chyba można zacząć spokojnie chyba to wydawać. Więc tak, krew śmierci szału. 3000. Ja obstawiałem chyba z tego co pamiętam 5. Znaczy w miarę blisko byłem. Tutaj szóstka, może szóstka to jest po prostu poziom. No na to by wychodziło, kurde. Przy 20 którym odcinku? 20. Trzecim. No, wypadałoby już to wiedzieć, piechol. No, chyba tak będzie. Można tak przyjąć. No dobra, i tak 18 tysięcy to za mało, ale mogę posprzedawać i wręcz muszę. Kule ze srebra. I ze składziku też. Po 20 pocisków to ja znajdę tak szybko, że ani się nie spostrzeżecie, już będą z powrotem zapełnione. Fiolek mam, kurde, mało. Bo nic. Żadnej. A szkoda, że nie można ze składziku prosto tutaj sprzedawać. Bez przechodzenia. No ale zasady muszą być zachowane. W ogóle nawet nie wiem ile potrzebuję. Chyba 22, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Nie no, pocisków naprawdę posprzedaję no większość. No i antidotum sobie wezmę. No i koktajle.
Powiedzmy, otoczaki zostawiam. 22 200, to taka liczba mi się przebija przez głowę, ale to nie, raczej nie będzie tyle, ile musimy mieć na kolejny poziom. Więc muszę rozejrzeć się za czymś innym do sprzedania. A na przykład to, co nie działa. Mógłbym wszystko sprzedać, ale nie. A, powiedzmy 4, żeby 5 mi zostało. A resztę zrobimy faktycznie pociskami. Chyba, że już mam, ale nie, nawet nie chcę nagabywać laleczki, póki nie mam pewności. A zresztą 39 pocisków to jest o 39 za dużo w składziku, jak dla mnie. Znaczy nie, w sumie może przeformułuję to zdanie, bo fajnie jak tam jest 99, jeżeli ich używasz, ale kiedy ich nie używasz i tylko zbierasz, no to im mniej, tym lepiej. Choć zawsze wypada mieć o 20, więc jak tam około 20 zostanie, to już nie będę sprzedawał. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy się mogą przydać w końcu pociski, albo kiedy znajdę jakąś super broń palną, której autentycznie zacznę używać. Dobra, musi starczyć. Oczywiście są jeszcze rzeczy do sprzedaży. Ale w sumie, a właśnie, może ona coś powie. No nie, o kościele. No oczywiście poczekajmy na tą kwestię, która tak cieszy. Ooo. Z tego co wiem, to ja ciebie nie stworzyłem. Chyba, że trzeba odbierać jej słowa dosłownie, czyli to jest po prostu mój sen, dlatego ta lalka się pojawiła tutaj, bo ja ją stworzyłem. O. Dobra, przepływ tętnień krwi, moja droga. Umiejętności może. Druga moja broń bazuje na umiejętnościach, pierwsza bazuje na sile. Ale witalność się przyda. Może ten upadek z wysokości w granicy koszmaru będę mógł przeżyć. Farewell, good hunter. Ale dobra, serio, próbujemy robić drugi. No tak właściwie trzeci, no to moment, to zróbmy tak. Przejdźmy tutaj, na trzeci ołtarz, bo to chyba nie ma znaczenia, to po prostu są trzy... Oj nie, więcej slotów. Ostatni. Nie, na każdym mogę robić to samo. Wyglądają troszeczkę inaczej. Ale każdy z nich służy pewnie do tego, żeby wykorzystać swój kielich. Ej, moment, kielich korzenia krótkiego rytuału, a ja mam kielich korzenia... Co? Tumeryjski, tak po prostu. Nie, dobra, ale to drugie miejsce dla niego zostawimy, idziemy do trzeciego, gdzie mam rzeczy potrzebne. 6 sztuk krwi rytualnej aż. No nieźle, jak ja to postawię. Mam nadzieję, że faktycznie to będzie głęboki loch. Pewnie, że zużyte materiały nie wrócą do mnie później. Przecież wykorzystuję je właśnie w szczytnym celu. No, można teraz zbadać loch. Kielich faktycznie tam jest umiejscowiony, tutaj zresztą też. Tylko tutaj nie. Ej właśnie, ja tą krew zapewne mogę kupić. Moment, moment, moment. Otoczaki, leśniące monety. No jest, za 2,5 tysiąca. Dobra. Więc tak, może to. Raz, może to też raz. I to. Trzy razy. Koktajli nie. To szczerze sprzedam jeszcze 2 sztuki, bo nie, no, użyłem, nie zadziałało. Coś jest, kurde, nie tak. Co jeszcze mogę? Monokular. Nie. Dar posłańca. Czarna mgła koszmaru zmienia użytkownika w posłańca. Co? Za jeden pocisk... Kurde, dobra, zaraz to będę musiał sprawdzić. Nie, ale serio, coś muszę... Aha, no dobra, tutaj mogę posprzedawać. Troszkę. Dobra, tyle starczy. I teraz tak, tutaj to masz. No i okej, chyba mamy wszystko, tak? Żeby wytworzyć też i drugi loch. Jak to nie? Jak to kurde nie? No przecież właśnie to kupiłem, prawda? Moment, no upewnijmy się. Raz jeszcze. Krew rytualna 1. 2 sztuki są potrzebne. A ja pewnie mam tylko tą jedną teraz, tak? O to chodzi. Nie masz drugiej na sprzedaż, za cholerę, prawda? Ej, albo masz, ich nieskończenie wiele, po prostu tętnienia są ci potrzebne. Kurde, dobra. Trzeba znowu posprzedawać, wybaczcie, ale będę musiał to zrobić. Czemu z ekwipunku, kurde, piechot. Tego na pewno nie.
No tu posprzedaję sobie chyba. O. W sam raz. Dobra, mam już dwie. Już teraz po prostu musi się udać. No. No kurde, nie, bo jeszcze nie mam tętniej. No bez kitu. Ale sobie teraz razem je zakpiła typowo. A jeszcze 5 musiałem sprzedać. Dobra, ale nie myślicie, że ja to robię dlatego, że po prostu nie chcę się porwać na tamten głębszy poziom. Po prostu robię wszystko robić po kolei. Przeprowadzić rytuał stworzenia? Tak. Został ukończony, a kielich spoczywa na ołtarzu. Możesz teraz zbadać go. Czyli klasyk, powiedziałbym. Nie, dobra, ale zaczynam od tego oczywiście. Chyba, że... No nie, no nie zdobyłem jeszcze do kuźni, nawet nie ma co sprawdzać. Dobra, wchodzimy. Komnata pieczęci. Ale stop, coś tam kurde było, nie zwróciłem uwagi. Kurde. Czy on był głębszy? Cholera, no. Chyba jedynka. Czyli to samo, ale pewnie trudniej. Mam nadzieję, że trudniej. Bo im trudniej, tym więcej tętniej. Więc kurde, dobra. Tylko kochani, obawiam się, że za tak powiedzmy plus minus 5 minut będę musiał skończyć. Więc no, nie wiem, czy skończymy ten loch. Teraz już postaram się, jeżeli nie będą oczywiście dużo dłuższe i bardziej obszerne, to robić je w maksymalnie 2 odcinkach. Potem jar nam czeka i inne jeszcze lokacje bardziej malownicze, choć te też są kurde niezłe. Trzymają poziom. Ale widzicie, to już się wkrada random delikatny chyba. Czyli podobny design. Ale inne umieszczenie pomieszczeń. Rozmieszczenie. Znaczy się. Dobra. No ale dalej kościotrupy. I dalej to wygląda bardzo podobnie. Czyli do wajchy, do drzwi, do wajchy, do drzwi. Do bossa. I do wajchy, i do drzwi, do wajchy, i do drzwi, i do bossa. I znowu kurde szurki. Czemu znowu kurde szurki? Czy to wygląda... Ej nie, czy ja nie wszedłem do tego samego przypadkiem? Nie, serio. Nie, to jest moje autentyczne, jawne pytanie. Czy to nie jest, kurde, to samo? No bo zaraz się cofnę. No bez kitu. No nie. A tamta drabina? No tam są, kurde, drzwi akurat. Niemożliwe, to nie może być tamten kielich. To nie może być tamten kielich, bo tamten spoczywa na tamtym nagrobku. No kurde. No dobra, nie ma tutaj żadnego przejścia. No tam coś jest, więc tam pewnie też będzie i przejście, bo było ostatnio. Przynajmniej. No dobra, tym razem nie. Tyle wam oddam. Racji, że coś się jednak zmieniło, no ale... Bez przesady, póki co podobieństwa są... No uderzające, powiedziałbym. Coś prawie jak postawić kalkę po prostu. I przerysować. No okej, okay, no to skoro tylko tutaj mogę iść. No siekierki nawet tak samo ułożone. Ale właśnie, ale tam musi być jakieś przejście. Ej, what, co to było? A ty rzucasz mi tej czym. No ty mendo kielecka. Ej, co to była za kula? Przepraszam bardzo. Okej, okay, to ja już może sobie użyję kuleczki. Okej, okay, presja czasu powiadacie, no to ciśniemy za nią. Jednak się to i owo zmieniło. Oj, oni chyba nie zdążą. Może? Kurde. O, wiesz co? Ej, nie mogę użyć Juryku Bestii, bo nie mam pocisków. To po to są. Czyli to robi za taką naszą manę tutaj, po prostu. Wszystko... Ej, no teraz, no faktycznie. Teraz dopiero do mnie dotarło, że to robi za naszą manę, tak rzeczywiście, autentycznie. Że to nie tylko broń palna zużywa kule, tylko też inne rzeczy. Tego typu, no kurde, dobra, czyli jednak nie będę tego sprzedawał. No chyba, że się zapełni, tak jak teraz to było w tym odcinku. Chyba jeszcze w poprzednim. I jeszcze w poprzednim. I w paru innych. Nie, no dobra. Gdzie jest jakieś przejście? No nie mówcie, że przechodziłem tak na darmo. Zupełnie. A zginę, jak dostanę tym? Nie chcę tego sprawdzać. Nie, ale kurde, zupełnie serio pytam. Gdzie to jest wyjście, przejście, coś? Tu?
Mogłoby być ukryte, nawet bym się nie obraził. Nie, ale serio. Jak nie tu, to cholera gdzie? Tam się turlało? Tam to wielkie głazisko? Kurde. No, też mogę zniszczyć. Chciałem zapytać, czemu nie mogę. A jedna destrukcja jak najbardziej obecna. Nie, serio, muszę zobaczyć. Czy tam ten skok, bo to raczej spada na dół. Czy to nie jest na tyle nisko, żebym mógł tam zeskoczyć sobie? Tam wcześniej przejścia nie widziałem, tu też nie. No słucham, bardzo? Cholera, wyglądasz bardzo. No bardzo, bardzo. No, pięknie. Pierwsza śmierć w lochach i teraz zobaczymy, przekonamy się, czy kolejne wejście tutaj będzie mnie kosztowało znowu te wszystkie materiały. Mam nadzieję, że nie. Bo jeżeli tak, no to mam przerąbane, bo będę musiał 5000 skombinować znikąd. A w ogóle gdzie będą moje tętnienia teraz, jak tam nie będę mógł wejść? A nie, sorry, latarnia, a jednak. Tylko trochę wstyd, że pierwsza. Że nawet nie udało mi się dotrzeć do drugiej. No bez kitu, to było słabe, piechol, ale to było słabe. Może tak. Skoro tam nie mogę iść, to tu po prostu musi być gdzieś inne przejście jeszcze. No nie może być inaczej. No oczywiście, że może, bo oczywiście moja spostrzegawczość mogła znowu pokazać, że jest bardzo słaba. I mogłem coś pominąć, ale... Może tam? A może tu? Tak na przykład, piecholu? Dobra, nawet tych wnęk nie będę sprawdzał, jeżeli tam w ogóle były. Przedmioty przede wszystkim. Dziob. No i rozumiem, że tylko szczurki, tak? Jeszcze niezainteresowane walką chyba zupełnie. Całe 5 szczurów na 2 uderzenia. To jest dobry wynik, okej. Okay. To o ile nie jestem spostrzegawczy, to walczyć potrafię, chyba. No nie, no koleś, na takim dystansie z bronią palną, no nie, no nie. Byś musiał trenować jak Christian Bale w Equilibrium. Gun Kata. Chyba tak to się nazywało, ten styl walki wykorzystujący broń palną. Krótką oczywiście. Bo to walka w krótkim dystansie była. Dobra, tam koleś zginął. Wow. Dobra, no to kończymy tą warstwę, kochani. Lecimy do drzwi prosto. Chyba, że tu jest winda. Nie. I znowu ten błąd językowy. Ale dobra, do najbliższej latarni, kochani, i będę musiał skończyć niestety ten odcinek. No ja mam nadzieję, że ona będzie jak najbliżej. Bo teraz każda sekunda jest na wagę złota. Bo, że tak powiem, rzecz już się dzieje, w której powinienem uczestniczyć, a nie uczestniczę, bo gram w Bloodborne. Więc mam nadzieję, że latarnia będzie dosłownie za tymi wrotami. I też właśnie, moment. Gdzie ja mam moje tętnienia? Ich było trochę więcej. Wiem, że każda sekunda jest cenna, ale ej. Nie wiem, gdzieś muszą leżeć, gdzie ja zginąłem. Ale dziura w bani! Spadłem. Przecież ja tam spadłem po prostu. Dobra, jeszcze raz. Ale na pełnym sprincie, zobaczymy. No, albo mi to wyjdzie, albo spadnę i dołożę parę sekund. No akurat tak się składa, że dobrze to wyszło. Nie, ale skąd ty się wziąłeś? Bo jestem prawie pewien, że cię zabiłem ostatnio. Nie, dobra, niech sobie przeleci. No. Obawiam się, że dotknięcie tej kuli z tyłu też mogłoby sprawić, że dostanę, jakby mnie przejechała. No dobra, i dopiero teraz. Tylko to będzie głupie, bardzo, bo ona pewnie spadnie mi dosłownie na głowę, jak będę ten biegł. Tak przynajmniej podejrzewam. No, bankowo. Aha, to trzeba naokoło. No, dokładnie w momencie, jakbym był tuż pod nią, to ona by spadła. Jaj, pułapki jeszcze. Ej, stop, kurde. Przecież tu nie było innego wyjścia. Ale beton! I co teraz, piechol, co teraz? No ładna trzoda, dobra, lecimy. No cholera, obawiam się, że... O, jest! Dobra, no, o! Indiana Jones też by się ucieszył z takiego... zbiegu wypadków, że akurat wnęka tam się trafiła.
Ja po prostu czemu biegnę tutaj, nie skaczę na dół, bo lubię sobie zeskakiwać z dużych wysokości. Z tymi małymi obrażeniami od upadków. Dobra, kolejna warstwa. No i mam nadzieję, że kolejna latarnia również gdzieś w pobliżu. Okej, czy jeszcze boss? Najpierw. No duże drzwi. Aha. No to nieźle. Dziknął do serca! A nie lubię dzików. Bardzo nie lubię dzików w Bloodborne. Są wielkie i szarżują. A ten jeszcze rozwala kolumny. Ale dobra, szlachaj świnie. Dobra. Trujący oddech. Po prosiaku niczego innego nie mogłem się spodziewać po prostu. O kurde, ale takiej szarży? No dlatego właśnie ich nie lubię. Świnka, masz jakieś ataki na krótki dystans? Masz. No dobrze, to mnie bardzo cieszy. Chyba szarża się szykuje, nie sądzicie? Nie. A kurde, a jednak. Dobra, odzyskam to. Nie, dupa. Zginę. Jeżeli teraz zaszarżuję... No. Dobra, świnka. No to musiało zaboleć. Tak pociąć ryj. Ona tak potrafi szarżować z niczego, to trzeba naprawdę być ostrożnym i sidestepować na potęgę. No ale nie prosto w jej ryj. W miarę możliwości, piechol. Szarża jak nic. No. Ale jak ona się obróciła tak szybko? Może musiałem po prostu jej spojrzeć w ryj. Ale jest i latarnia, kochani, więc nie, zakończyliśmy wyższą nutą niż podejrzewałem, bo myślałem, że to będzie tylko latarnia, tutaj proszę bardzo, boss. To okej, to ja w tym miejscu żegnam się z wami, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!